Siemanko, siemanko. Witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj Felsbrun odcinek 67. Dawno Felsbruna nie było, wiem o tym, ale... Już to nadrabiamy i lecimy z Felsbrunem. Ogólnie dawno kanału, filmu nie było. Takiego głosowego. Nie ma jak to już na samym starcie zepsuć. O, potrafię tylko Kasper. No także powiem wam tak, że dawno nie było odcinka z Felsbruna, to raz, bo nie było go ponad 103 dni. Ostatni odcinek był 18 lipca. 18 lipca, to jest szmat czasu. Jakby nie patrząc. Bo dzisiaj mamy który? 29 października. No, 29 października dzisiaj. Tak więc ciekawie, ciekawie. A koszę tą trawę po to, żeby mieć... O. Dobra, pojedziemy pod tym kątem, jak nawigacja chce. Kosimy trawę na siano. Kosimy na trawo. Trawę na siano. A w kolejnej części odcinka pojedziemy talerzować sobie na dwa zestawy. Bo mogłem... A nie, siewów nie mogę robić dzisiaj. Dzisiejszego dnia. Dlatego... Postanowiłem sobie, że... O! Czemu tak bliska do tego? Postanowiłem sobie, że pojadę sobie talerzować. Tak jak za... dawnych czasów Felsbruna to było. A da się urwać tę kosiarkę jedną? Da się. To będę miał zawsze tę kosiarkę jedną więcej trawy, nie? Te 3 metry więcej. Tak więc fajnie, fajnie. Już mi się to podoba. To sobie opuścimy już ją. Znaczy... A. Trochę nie podoba mi się, że ten pokos zaczęło mi brać, ale dobra. Niech już pojedzie tym pokosem. Niech się ścieżkę. No ale dobra, niech będzie. O, tu chyba coś jest nie tak. Z tą trawą. A, bo tu próbek nie ma. Są stare próby. Trzeba będzie glebę tu zbadać. I azotu tu nie było. Ile tu jest azotu? 60 kilo. Oko czarne. Czy to już jest... To jest nieaktualne dane są. Jakie czarne te próby w ogóle są. Trzeba będzie pobadać te gleby. Także będę miał robotę. Żeby to wszystko zbadać, to trochę zejdzie. To nie wiedziałem o tych próbach nawet, szczerze mówiąc. Tak dawno na Facebooku nie grałem. No tak więc... Więc z odcinkami będą się te próbki zrobić glebowe. Jakby to miało jakiś sens. Z tego siano tutaj nie przewiduje dużo. Zapomniałem o azacie. Czy nie zapomniałem, tylko nawet nie wiedziałem o tym. Bo tak dawno tutaj grałem. A, ja kontrakt wziąłem sobie, żeby na odcinku kosili, ale zapomniałem o tym. Dobra, zaraz go puścimy. No tak, bo co na 12 kontrakt wziąłem. Tylko nie pamiętam, co tam było za maszyny. Ale chyba... 8R. I coś jeszcze, tam jakiś kombajn tam był. Nie wiem, co tam było. A nie, ta 8 jest moja. A nie!
Dobra, bo ja wziąłem jako mój kontrakt. W sensie jako. A. Ja nie pożyczałem przedmiotu przecież. Moim sprzętem wziąłem. Dobra, to pojedziemy jak skosimy. Będzie kolejna robota. No tak, przecież ósemka jest moja. A ma sobie na sklepie. A, bo siewnika nie kupiłem. Dobra, to się kupi. Po odcinku. Bo miałem troszeczkę innego tego. Tego Amazona, trochę innego. Kondora. W sensie inną wersję. I pokazuje, że to jest inny mod. Dlatego mi się ono są, dlatego muszę kasę sobie dawać. I go kupić, bo po prostu miałem ten ciemnik, jak pamiętacie. Szwennym czarnym. Po prostu muszę sobie go przywrócić. A teraz nie chciałem tego robić przed odcinkiem, no bo chcę sobie to nagrać dzisiaj, w czwartek. Jakby mieć już na piąt, na jutro i dzisiejsze chyba od razu Włośnicę pójdę sobie nagrać, tylko dłuższą. Włośnicę też sobie pójdę nagrać chyba. Jeśli będzie chciało. Nagram sobie Włośnicę od razu, obrobię ją dzisiaj, jak mi się może zachce. Znaczy może ją obrobię, nie wiem. Nie mówię, że 100% tak, że ją obrobię. Ja to właśnie sobie nawet mogę zrobić jutro, wyrenderować. Ale nagrać przydałoby się dzisiaj, nie? A jutro sobie Feldruna przygotuję. Bo teraz chyba będzie Felsbrun. Część. Okay. Wiem, że nie skończę tej serii do końca farminga tego. Dlatego jak będzie 22 farming, to będzie seria 22 z farminga. Nie wiem na jakiej mapie, czy LR Grand, ale chyba LR Grand, chyba. Albo M-Creek, nie wiem, zobaczę. Coś się na pewno tam znajdzie. Fajnego, oryginalnego, bo na pewno chcę wszystkie mapy ograć oryginalne. Jakby dwie serie już macie murowane. A Felsbrun to będzie taki dodatek sobie. Felsbrun i Włośnice to będzie akurat jakieś dwie serie z 19. O, czemu właśnie w ogóle Kerynek włączony? Tak więc będą dwie serie z 19. Nie wiem, czy będzie mi się chciało grać jeszcze ten 19, ale zobaczymy, pewnie jakiś tam co jakiś czas będzie mi się chciało. A fajnie by było 19 kontynuować, no bo tu jest fajnie dużo modów, nie? Fajne maszyny. Feldbrun się fajnie rozwinął. Mamy fajne pola. Tu wiem, że jeszcze dużo pól brakuje mi do skończenia Feldbruna. Dlatego mówię, na spokojnie sobie te próby wszystko robić. No i z precyzyjnym rolnictwem do końca farminga będę grał. Nie do końca farminga. Do końca Felsbruna. Wiem, że później może być to trochę uciążliwe badanie tej gleby. No ale trzeba będzie zrobić, to trzeba będzie zrobić. Nie? Przynajmniej godzin będę miał więcej farmingu. Mam 1751. Więc dużo się nie zmieniło od czasu, kiedy nagrywałem ostatni odcinek. Może przybyło z... W sensie odcinek głosowy. Ale to tam za dużo nie przybyło. Tam przybyło może 100 godzin. Bo Dominicek trochę graliśmy. Potem graliśmy trochę La Cornelle. A potem już nic nie grałem farminga. I teraz tak wyszło, że mam 10 godzin w ostatnich 2 tygodniach. A zawsze miałem po 50-60. Wiem, że w Eurotracku mam 50 godzin w 2 tygodnie, ale Eurotrack dzisiaj też chyba sobie pogram. Później troszeczkę. Pierwszy tego Felsbruna sobie ogarnąć, nagrać, wrzucić. Włośnicę nagrać jeszcze. Ale przed Włośnicą pójdę sobie troszeczkę na Rocketa pograć. Ale Włośnicę to tam może być 17, nie? Albo wieczorkiem. To nie musi być teraz.
No i dobra, jest skoszone. 8.57. Tak więc elegancko. Jeszcze przed przeskokiem to od razu może się wysuszy. Ten 1% spadnie sobie. A w kolejnym odcinku będziemy chyba prasować siano. Będziemy prasować siano. No i nie wiem co jeszcze. I coś się wymyśli. Kosiareczkę odstawiamy. Fajna robotka. 10 minutek zrobiona, czy tam 8. Nie wiem dokładnie. Ale tego nie będę renderował, bo to za długo zejdzie. Po prostu Facebook będzie słabszej jakości, bo nie chcę się tego renderować do 4K. Czas na 5 sobie może sobie płynąć. Przejedziemy się pierwszym kombajnem na 12, bo 12 sobie wziąłem kontrakt. On sobie tam będzie powoli kosił, a ja będę sobie gleby badał. Po grze oczywiście. Nie na cosplayu, tylko on będzie sobie normalnie na pracowniku kosił. Dobra, niech on przejedzie ten jeden tutaj w baron. No, także tutaj ostatnio skończyłem orkę. Ostatnio? Ostatnio. No we wtorek orałem to. Jak sobie wszedłem, no bo... Nie wiem czemu, ale wziąłem chęć na Felsbruna. Z tego względu, że obejrzałem sobie odcinek. Znaczy nie odcinek. Tylko po prostu... Po miniaturze ostatniej. Się zastanawiałem, czy mam tego save'a jeszcze, czy ja go nie usunąłem. Po miniaturce ostatniej z orki. Jak sobie przeglądałem wyświetlenia, mówię, o fajne wyświetlenia te filmy miały z Fedruna. Nie, dobra. O! Tego nie potrzebuję, bo to jest proste pole, no to nie potrzebuję. Mnie są tekstury na bardziej realne, także też fajnie. Ale co pluje do tego zbiornika. Dobra, jedziemy szybko nagrać ten kurs, żeby fan sobie odbierał. Akurat to jest blisko z tamtego pola, także nie będzie problemu z transportem. Chłopcy poruszył się maszytonnie. A z tego kontraktu na niemile zarobię, ale tam dużo nie było. Tam chyba było około 8500. To ja więcej chyba z tej pszenicy zarobię, co zostanie. Albo chyba ją sprzedam, albo zostawię dla kur. Też mam dużo rzepaku. Mam 275 ton. 275 ton w silosach mam. No. A 37 ton, to nie, to ja to będę sprzedał, bo mi te 230, te 330, co? Poczekaj. Wróć. Te 30 ton, 31 dokładnie, co mam w silosie, to mi wystarczy do kur. Bo po co więcej? Nie potrzebuję więcej, to raz, dwa. Że ładnie te tekstury wyglądają. Tylko nie wiem, czy mam taki mały dystans rysowania, ale to jest mało istotne. Nagrywamy sobie szybciutki kurs. Innego i tak nie zapisuję, bo on mi nie będzie potrzebny w życiu. Dobra, także cyk. No i cyk. O kurde. Powiem wam szczerze, że nie wiem, czemu takie koło zrobiłem, jak mogłem tam w prawo skręcić, ale... To jest kurs na szybko, także wyrąbane w to. Ogólnie miałem ten kurs przez odcinkę nagrać, ale zapomniałem. On jest taki na szybko tylko zrobiony, żeby on sobie odbierał.
No i dobra, to tego zakończymy, tylko nawet nie zapisuję, tylko to. Ustawiam mu tutaj John Deere'a i ogień. Dobra, ty chcesz się przejechać? To się przejedź. Rób sobie kółko. Niech to zrobię to kółko. Nie, Fendem se pojeżdżę, bo w sumie dawno Fendem nie jeździłem. Tym małym, a Steyr niech sobie jeździ na... na przyjacielu. No dobra, jedziemy sobie dziesiątkę talerzować. Wiem, że całego tego nie talerzyli na odcinku, to jest logiczne, ale... ale chciałem sobie tak, o, porobić chociaż na odcinku trochę. Dobra, także generacja kursu pola numer 10. Oj. Mamy sobie dwa razy narożniki od kilka aż dwie. Szerokość 4,8 to był sobie. Generalnie mogło tak by być. Dobra, niech tak jest. Sobie później to ogarnę. W sensie jest supa sobie obiadę. Dobra, jeden lewo. Najbliższy punkt. I ogień. To tam nie musi aż tak dokładnie być uprawione do brzegu. Bo to później i tak sobie... tak sobie to... ten. I tak sobie ja to później przejadę siewnikiem, nie? Jak będę robił. No ale chcę po to leżać na odcinku, tak? A mamy, no, nie chcę przesadzać z tym odcinkiem, 17 minut mamy, to zrobimy sobie jeszcze tak z, no tak z 10-15 minut, żeby było to 35 minut standardowe. Dobra, oni sobie tam działają. Ja sobie wjadę tu za nim zaraz. Dobra, wiadę sobie od tego momentu. Sobie później tak będę musiał to poprawić. Ja to poprawię później. Także lecimy 25 na godzinę. No mam ten mod tutaj, bo po prostu... ja, to seria była od początku na tym modzie. Faktycznie. Tak więc... nie widzę przeciwwskazań, żeby go nie używać teraz. A po pierwsze... to jest po... a, w sumie to powinienem powiedzieć tak, to jest po pierwsze, a po drugie... o, to jest... 19 taki, 20 taki modu nie będzie, także spoko. Na bośnicy tego nie używam, modu. Tak więc fajnie. A na Felsbrunie sobie niech sobie jest. Roboty jest dużo, także szybsza prędkość też się przyda. Może to jest niezbyt realne ten mod, ale... no raczej 25 z taką talerzówką mnie... bym nie poleciał w realu. Bo by się rozleciała. Ale... a takie 17, jak jest ustawione, to, to by poszedł. Tak więc, tak. No ten rzepak jest uschnięty, a wygląda jakby był dojrzały, ale nie wiem czemu tak. Po prostu teksturę zmieniałem ostatnio. I chyba tam nie było tekstury uschniętego rzepaku. Chyba, tak mi się wydaje. Ale nie wiem. Dobra, nie będę narzekał. Była ładna tekstura ściernicka i rzepaku. W ogóle to ściernisko to takie gęste, podoba, ładne to jest. Takie fajne.
Dobra, wario, sens się sypie. O. Szkoda, że kolonię. Kolonię usunąłem, ale... Na kolonię też bym chyba sobie powrócił. No ale już nie będę odbudowywał tego sejwa od powrotem, no bo po prostu nie chce mi się. A kolonia też dobre wysiedlenia kręciła. A nie będę tego sejwu teraz odbudowywał z powrotem. Nawracał do tego. No bo... No bo nie. Nie będę do tego wracał. No po prostu było, minęło. No i dobra. Aligamsko. Dobra, tak sobie przejedziemy. W sensie jeszcze jedno kółko muszę zrobić i wtedy będziemy paskami jeździć za nim. On nam wytyczy takie przejazdy fajne. Będzie szło. Będzie szło. Ile tej kukurydzy tam leży? No i... O, zapis. A na sejwie jest 143 godziny. Prawie. Aż się zdziwiłem, że tyle godzin tu jest. Tak naprawdę za dużo tutaj nie ma zrobione. Ja sobie te gleby spokojnie zbadam. Będę musiał sobie rozkminić, co tutaj zrobić. Z pieniędzmi, które dostanę po rzepaku. I chyba już wiem co. Kupię sobie pole numer 7. Kupię sobie pole numer 7, będzie już taki ładny duży kawał pola tu. Kupię sobie pole numer 7 i kupię sobie drugi siewnik do John Deere'a. Będziemy sobie nadwasiać 15-metrowe. Talerzówki jeszcze zostawię sobie, nie będę ich sprzedał, no bo fajne zostawy. Chociaż może jakieś większe talerzówki by kupił. To nie wiem ile razy ja będę talerzował, nie? Bo teraz sobie chciałem talerzowanie zrobić, no bo nie miałem co na odcinek wziąć. Bo jest środek lata i się nie da siać. W ogóle nie miałbym plan być skosić trawę i siać, ale stwierdziłem, że jednak sobie talerzuję. Jak ostatnio ci była orka, to teraz przydałoby się zrobić jakieś talerzowanko na tych polach. Oczywiście to nie było musowe, ale chciałem sobie po prostu zrobić tak. No i w kolejnym odcinku, czyli numer 68, będziemy już prasować siano. Prasować siano i zaczniemy sobie... I zaczniemy sobie siew. Będziemy sobie siać coś. O, i kupimy sobie krowy, właśnie. W kolejnym odcinku zrobimy sobie siano. Zbierzemy to siano oczywiście. Do stogu. I zaczniemy sobie powoli już TMR mieszać. A wiadomo, że jak zaczniemy TMR mieszać, no to... On się będzie mieszał, to jest logiczne. Ale, no... Tyle te emery co one będą zapotrzebować, to tam na łyżce będzie można wozić. No chyba zacznę od 2 sztuk krów na razie. Żeby sobie na spokojnie się rozmnożyły ten rok. Sobie przeciekam na 2 sztukach. O kurde, to jednak trochę wężej było. No dobra, i tak będę się przejechać i tak. O tym na razie sobie przy okazji zrobię, jak już jestem tu. Żeby było ładnie. To
Zawijamy elegancko. Bez nawigacji jeżdżę, no bo po co? Ten pętli i tak nie ma nawigacji. Bez... Nie ma antenki, bo jest za stary. Teoretycznie mogłbym użyć GPS-a z tego, nie? Ze skrzyni, ale no... Jakoś tak się nauczyłem grać bez GPS-a i... Jakoś tak... Teraz mi nie robi różnicy to praktycznie, czy jadę na GPS-ie, czy ręcznie. Bo już się tak do tego przyzwyczaiłem, że jadę bez nawigacji, czy to szok. Dobra, to musiałem taki kawałek sobie zrobić, nie wiem po co, ale tak sobie zrobiłem, bo tak mi się podobało po prostu. No i lecimy raz, dwa z tym. On jest jakiś przesunięty, ty. No. Dlatego on tego Żyda zostawił. On pół metra walnięty był. Dlatego wtedy takie wąskie paski nie zostawały. Kurde, nie wiem co z tym paskiem zrobić. Chyba się wrócę tym paskiem. No i elegancko idzie teraz. Teraz będzie szło to talerzowanie. Teraz już koło objechane, teraz będzie szło. Zobaczcie, tak teraz pójdzie. Jakaś inna wykrąca. O! I elegancko teraz będzie szło. A oni się tam wysypują, a ile oni tam skosi... Uuu! Powiem, że ładny... Że ładny kawał pola tam stale skosili. Na to, że oni koszą ile tam może 10 minut? 10 nie, ale 15 minut. Pół pola w 15 minut walno. Tak więc ciekawe. A wtedy jeszcze jeden zbiornik i będzie pełny. Dobra, on sobie tu cofa, na spokojnie. O, trochę za szybko skręciłem. To niech sobie cofa. A ja się raz, dwa garnę tym przejazdem tutaj. Tym omijakiem w sumie, którym zrobił. Niepotrzebnie zrobił go. Przez moją głupotę go faktycznie. Tak naprawdę przez moją głupotę go zrobił. Bo nie ogarnąłem tego, że jest przesunięty o pół metra w prawo. Tak, w prawo, ja. Coś mi nie pasowało, że ja miałem nakładkę, nakładkę 20 cm ustawioną nakładkę, żeby robił. A oni tak mi Żyda walił, to coś tutaj było nie halo. No ja patrzę, no jo, przesunięty o 0,5. Tak więc już było wszystko jasne. O! Ja trochę się musiałem przed niego wrypać, no bo nie chciałem się czekać. Czy nie zmienia faktu, że i tak będę musiał się wrócić. I tam sobie poczekam na niego i zobaczę sobie do nich na pole, jak tam idzie. Robotka. Widzę, że ten wario power się ślizga. Ślizże się. Tak więc pójdę sobie zobaczyć, co tam się dzieje przy okazji. Aha, okej. Okay. Nie wiem, co tu się wydarzyło w tym momencie, ale... Usuń. I dobra, niech to stoi. Nie mam zamiaru go przestawiać, no po co?
I łogi! Na tłoki. Lecimy dur. Lecimy z tym talerzowaniem, bo nie ma czasu. Ile jest minut? 30, no dobra, to jeszcze 5 minut zrobimy. I będzie koniec akurat. Czyli do 15 i... Dobra, 10 zrobię. Czyli 7 minut jeszcze. Robię do 15, 10 odcinek i tu. Sobie go wyślę spokojnie. I pewnie zacznę grać w Rocketa, jak to zawsze na przesyłaniu filmów. Ale chyba pierwszy jednak skończę to pole sobie. I dopiero pójdę sobie na Rocketa. A tą glebę to sobie kiedy indziej zbadam. No i do końca odcinku mają 7 minut, także akurat jak ja to oni to sobie będą talerzować tą dziesiątkę do końca po odcinku, no to tam będzie akurat skoszone. No ale jest to, żeby oni ten słup ominęli, tak? W sensie wiem, że nie ustawiłem tego omijania słupa, ale... A ich tam przepilnuję ten kawałek. Wtedy jak się ten słup ominie, będzie ominięty ten słup, no to będzie elegancko wtedy. Wtedy oni tam bez kontroli praktycznie będą musieli jeździć. No bo nie powinno się nic tutaj stać. To jest fajny, prosty kawałek pola. Ale jak będzie 6-7, to będzie w ogóle ciekawy. To takie fajne, duże pole. Tak więc cały odcinek będzie na jednym polu wtedy robiony. Będzie tyle roboty. A to wtedy już w drugą stronę będzie uprawiane pole. Nie? Będzie tak. Tak jak się patrzę teraz kamerą. Tak będzie uprawiane. Bo w tą stronę by było nieopłacalny biznes. Czemu ja Żyda w ogóle walę? No, bo za bardzo sobie do lewej dałem. No ja, to jednak Kasper jesteś agent. Fajnie iść na te dwie talerzówki, ale przydałaby się jakaś 12-metrowa talerzówka, więc możemy tyle pojeździć. Tutaj tą 12-metrową talerzówką też by fajnie tutaj ubywało. Idę zobaczyć jak tam moje siano, czy się zrobiło już, ale pewnie jeszcze nie. No to ja wiedziałem, że on się jeszcze nie zrobił, ale... O kurde, ale tu Żyda zostawił. Zapomniałem o tym przejeździe. Dobra, malić. Pilocik. Okej, okay. Jest 15. A jak kościłem, to było... nie wiem ile w sumie. Nie sprawdzałem tego. A jak tam warunki sknięcia? Czyli zobaczymy jak tam warunki sknięcia. Jak to było? A teraz. Pogoda. Czemu pokazuję, że są zerowe? Niby są zerowe, ale... 3-7. Takie średnie te. Warunki do sknięcia są dzisiaj. Dobra, także ja idę otworzyć drzwi i zaraz wracam. O, i tak. Już? To coś udało? Nie, a miał być? No to... co? No, już dawno. Dobra. Sobie muszę ten kurs włączyć. No bo jak mnie nie będzie, gdzie po odcinku to oni sobie to zrobią. Ja będę co innego robił. Będę... nie wiem co bym to robił. Będę pilnował w sumie.
Znaczy, na tym też mam przesunięcie, nie wiem czemu. No i nic, skorektowałem. Bo było jakieś dziwne przesunięcie. Dobra, niech chcę jeszcze raz to samo przejedzie. Także. Wysypię szybko tego kombajna i kończymy. Kiedy zostało 3 przejazdy do skoszenia po odcinku. I tutaj tam tyle co nic. On ma 90% zostawione, żeby odjeżdżać. No dobra, będzie. Z tego zbiornika także co pojedzie już. Będzie prawie pełny. Będzie mu brakować 2 tony. To na 500 ma. No i dobra. Dobra, także kończymy. Dziękuję. Oglądamy. Na razie. Cześć.